Keto Wtorek, odcinek 59. Cześć, z tej strony ja, Anna Salwa, trenerka zdrowia. Dzisiejszy odcinek jest w odpowiedzi na pytanie, które dostaję dość często od Was, czyli, tak najprościej mówiąc, co zrobić, gdy nam wali z paszczy? Normalnie powiedziałabym, umyj zęby, natomiast jeżeli jesteście na keto, to wiecie, że czasem ta rada może być niewystarczająca, dlatego też zapraszam do obejrzenia odcinka. Nieświeży oddech, szczególnie na ketoadaptacji, potrafi być zniechęcający, denerwujący i w ogóle wszystkiego się niektórym podobno odechciewa. I tutaj mam prośbę do Was, jeżeli jesteś na keto, to daj znać, czy ten problem Ciebie też dotyczy, bo ja osobiście, jak przechodziłam ketoadaptację, jakoś bardzo tego nieświeżego oddechu nie odczuwałam, chociaż to już było chyba 4 lata temu, więc może nie pamiętam, a mąż się nie uskarżał za bardzo, ale rzeczywiście część osób mnie o to pyta, więc jestem ciekawa, jakie statystyki tutaj będą w komentarzach na kanale. Porozmawiamy o dwóch głównych przyczynach tego nieświeżego oddechu, bo myślę, że nie ma co tutaj się rozwodzić, bo po prostu jest problem i bardziej skupimy się na tym, co z tym możemy zrobić. Po pierwsze, pierwszą przyczyna jest taka, że jeżeli masz nieświeży oddech, to prawdopodobnie dobrze. To znaczy, że proces ketoadaptacji zachodzi w Twoim organizmie. Dlaczego? Nie wiem, czy wiesz, ale ciała ketonowe, czyli to, czy jesteśmy w ketozie, możemy mierzyć również z oddechu. Te przyrządy do pomiaru są trochę droższe niż glukometr, bo kosztują zazwyczaj w granicach 1000 zł, takie dobre, sprawdzone, a nie chińszczyzna, która nie wiadomo jaki wynik podaje. Natomiast druga rzecz jest taka, no, że nie musimy tego kupować pasków ani niczego, tylko jak już raz zainwestujemy w sprzęt, to po prostu później dmuchamy, to tak trochę jak na kontroli u kierowcy mogą Cię zatrzymać i sprawdzają, czy coś masz w wydychanym powietrzu, a tutaj sam sprawdzasz, czy masz ciała ketonowe. I jeżeli te ciała ketonowe masz, to właśnie one są w wydychanym powietrzu, ponieważ aceton jest to jedno z 3 ciał ketonowych, które wydychamy z powietrzem. Dlatego nie bez przyczyny czasem wydaje nam się, że mamy taki oddech jak zmywacz do paznokci. No bo właśnie zmywacze do paznokci też mają w sobie aceton i to jest ten nieprzyjemny albo smak w buzi, albo zapach, który możemy poczuć. Niektórym też nawet ich własny mocz śmierdzi na początku adaptacji i to też jest normalne. Natomiast jeżeli już adaptujesz się do ketozy, to Twój organizm zacznie używać tych ciał ketonowych jako źródła energii, a przestanie je wydalać. Czy to z moczem, dlatego też na tych paskach, to mierzycie sobie ciała ketonowe w moczu, to później już nic się nie pojawia, albo niewiele. Albo właśnie również te z oddechem, ponieważ będzie więcej BHB, czyli tego ciała ketonowego, z którego głównie czerpiemy energię, a mniej acetonu, który wydychamy w powietrzu i po prostu te procesy będą bardziej efektywne. Jest też druga przyczyna tego, że możesz tego nieświeżego oddechu mieć za dużo, to jest po prostu odwodnienie. Wiadomo, że na ketoadaptacji na początku się odwadniamy i te magiczne parę kilogramów na minusie to jest właśnie woda, która schodzi z naszego organizmu razem z glikogenem, który jest wypłukiwany. Glikogen, zapasy glukozy w naszym organizmie. No jeżeli sobie tej glukozy nie dostarczamy, to jej nie magazynujemy i ten glikogen wypłukujemy. Dlatego jeżeli za mało pijesz i jeżeli się odwadniasz, a przypominam, na ketoadaptacji trzeba pić więcej nawet niż do tej pory, ponieważ właśnie się odwadniamy, więc musimy uzupełniać te zapasy wody i przede wszystkim elektrolitów. Jeżeli się odwadniasz, to możesz mieć wrażenie takich suchych ust, co oznacza, że produkujesz mniej śliny, a ślina jest bakteriobójcza. Ślina jest czymś, co oczyszcza naszą jamę ustną. Jeżeli tej śliny nie będzie, to po prostu będziesz mieć więcej bakterii w jamie ustnej, które nieczyszczone mogą właśnie też powodować ten nieświeży oddech. Dlatego to są dwie główne przyczyny i teraz od razu przechodzimy do tego, co możemy zrobić. Po pierwsze, higiena jamy ustnej, czyli przysłowiowe mycie zębów. Natomiast być może nitkowanie zębów, jeżeli tego wcześniej nie robiłaś czy nie robiłeś, będzie tutaj pomocne. Kolejna rzecz to pamiętajmy o tym, że należy też myć nasz język.
nie tylko zęby, ale też język. I ja nie chcę Cię raczej mojego języka zobaczyć, bo ja mam język geograficzny, czyli tak poorany, że po prostu... No. Natomiast żeby nie było, że ktoś mi mówi, że mój język pokazuje na filmie, nie pokazuje języka już, co jeszcze możemy zrobić? Nie wiem, czy słyszeliście o czymś takim jak oil pulling. Oil od oleju, pulling z siemy olej. Olej kokosowy. Olej kokosowy jest fantastyczny. Ma przede wszystkim pod kątem zapachu z ust, ma działanie bakteriobójcze, antybakteryjne, czyli właśnie pomoże Ci pozbyć się tego nieświeżego zapachu z ust, pomoże Ci pozbyć się też bakterii i tego wszystkiego niedobrego, co czasami razem z procesem oczyszczania z naszych ust również wychodzi. Więc co robimy? Bierzemy łyżkę oleju kokosowego, najlepiej oczywiście nierafinowanego i można to robić i rano, i wieczorem. Bierzemy do ust łyżkę tego oleju i tak przepłuczemy nim usta, po prostu staramy się przez zęby ten olej sobie w te i we w te przeżuwać, ale raczej go nie połykać. Mówi się, że oil pulling można wykonywać nawet około 20 minut, więc całkiem długo, ale jeżeli macie jakieś takie czynności, przy których możecie sobie tam po prostu w tych zębach ten olej poprzepuszczać, to śmiało. Naprawdę jest to bardzo fajne i dodatkowo nie tylko przeciwdziała temu nieświeżemu zapachowi z ust, ale też ma fajne działanie właśnie bakteriobójcze. Druga rzecz, którą warto zrobić, no to odpowiednio nawadniać organizm. Wiąże się to z tym, że czasem możemy być odwodnieni. Dodatkowo takie działanie bakteriobójcze ma też cytryna, więc jeżeli na przykład lubicie wodę z cytryną, to śmiało możecie po nią sięgać. Ja nie przepadam za ciągłym wyciskaniem cytryn, ale znalazłam mega rozwiązanie na organiczne cytryny. Kupuję sobie akurat na e-superfood takie buteleczki albo właśnie sok z cytryny, albo sok z limonki i to mi stoi w lodówce i sobie po prostu co jakiś czas dodaję do wody, bo lubię taką wodę o smaku cytrynowym. Ale przede wszystkim pamiętamy o nawodnieniu i naprawdę myślę, że te 2 litry, teraz tak generalizuję, ale te 2 litry wody czy różnych ziół, bo to również możemy włączyć do tej całej puli, dziennie 2 litry to jest takie minimum na adaptację, a czasem niektórzy nawet muszą pić tego więcej, 3 litry. Chociaż też nie przesadzajmy, bo jak będziemy zapijać po prostu wszystko wodą, to po pierwsze nasze trawienie będzie się gorzej przebiegać, a po drugie w końcu się wypłukamy z elektrolitów. Ale to zazwyczaj nie jest problem w tą stronę, że pijemy za dużo, tylko za mało. No i trzecia rzecz, którą się możemy ratować, jeżeli nam, jak to mi ktoś w komentarzu napisał, wali z paszczy, to są gumy do rzucia. Natomiast gumy do rzucia, takie ze sklepu, często zawierają cukry albo mają słodziki nawet bezcukrowe, ale ja nie polecam stosować większości z tych słodzików. Więc albo można kupić zdrowy zamiennik na ksylitolu, czyli na przykład tak zwane czusy. Podlinkuję Wam w opisie rzeczy, te produkty, o których tutaj mówię. Więc te czusy są fajnym zamiennikiem, ale starym babcinym albo prababcinym zwyczajem możemy również sięgnąć po zioła, po liście. Mięta, rzucie mięty naprawdę jest całkiem przyjemne. Mówię to z własnego doświadczenia. I dawniej, jak nie było gum do rzucia, to właśnie nasi dziadkowie żuli sobie liście mięty, a taką miętę możecie sobie albo kupić w doniczce, albo zasadzić nawet w domowym, czy nawet balkonowym ogródku. Możemy też rzucić inne zioła, cynamon jest dobry, kardamon, pietruszka, jeżeli ktoś lubi jak najbardziej, albo po prostu dodawać sobie to do potraw. Ale przede wszystkim, jeżeli poprawnie przejdziemy ketoadaptację i będziemy w ketozie, to ten przykry zapach z ust ustąpi, bo po prostu te ciała ketonowe nie będą już wydychane, tylko będą używane w postaci energii, zasilą nasz mózg, zasilą nasze mięśnie i wszystko wróci do tak zwanej normy. Jeżeli wróciłby ten zapach czy ten smak w ustach do Ciebie, to może to być oznaka tego, że jesteś w tak zwanej, niektórzy mówią, ketozie głodowej, czyli po prostu albo się nie dożywiasz, albo jesz za dużo tłuszczu, albo coś się dzieje i po prostu te ciała ketonowe są wysoko, powyżej 3, 4, 5, to wtedy rzeczywiście znowu możemy mieć takie intensywniejsze doznania z naszej jamy ustnej, więc też staramy się w żadną stronę nie przesadzać. Okej, tyle w temacie walenia z paszczy. Za tydzień widzimy się znowu. Pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia. Cześć!